Szanowni Państwo, dzień dobry. Poczekamy jeszcze na zamknięcie drzwi i możemy zaczynać. Szanowni Państwo, jak powiedział George Jessel, pewien amerykański komik, ludzki mózg to cudowna rzecz. Rozpoczyna pracę w chwili Twoich narodzin i nigdy nie przestaje, dopóki nie staniesz na podium, by przemówić publicznie. Postaram się jednak zmusić go do współpracy, by sprostać zaszczytnej roli reprezentantki gospodarzy tego miejsca, Politechniki i rzecz jasna Biblioteki Politechniki Poznańskiej, współorganizatora kongresu, by powitać Państwa na drugim kongresie Bibliotek Szkół Wyższych w auli imienia profesora Jerzego Dębczyńskiego. Witam zatem bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych na dzisiejszym wydarzeniu, a w szczególności serdecznie witam władze uczelni poznańskich, których biblioteki zorganizowały kongres. Witam Jego Magnificencję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesora doktora habilitowanego Macieja Żukowskiego. Witam panią prorektor do spraw szkoły doktorskiej i kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, profesor doktor habilitowaną Ewę Wender-Orzegowską. Witam prorektora do spraw cyfryzacji i współpracy z gospodarką Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesora doktora habilitowanego Michała Banaszaka. I wreszcie serdecznie witam gospodarza tego miejsca, prorektora do spraw nauki Politechniki Poznańskiej, profesora doktora habilitowanego inżyniera Wojciecha Sumelkę. Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie, a szczególnie pracowników naukowych uczelni wyższych, którzy byli uprzejmi przyjąć zaproszenia na kongres, zarówno w roli prelegentów, jak i panelistów. Witam też wszystkich prelegentów, panelistów i moderatorów. Jest mi niezmiernie miło powitać dyrektorów bibliotek szkół wyższych i także pracowników tych bibliotek. Gościmy zarówno biblioteki szkół publicznych, jak i niepublicznych. Bardzo serdecznie i gorąco witam przedstawicieli sponsorów drugiego kongresu, którzy mocno wsparli nasze działania organizacyjne, bez których być może kongres by się nie mógł odbyć. Przedstawicieli sponsora diamentowego firmy Asseco i American Systems z panem prezesem Grzegorzem Pytkowskim na czele. Witam przedstawicieli złotych sponsorów, których pozwolę sobie przedstawić en bloc. Pracowników firm Arfido, EBSCO, MOL. Witam przedstawicieli sponsorów srebrnych, pracowników firm Clarivate, Elsevier, e-book library PWN, Sages, Statista i Prolib. Mamy też przedstawicieli sponsorów brązowych, pracowników firm Aleph Polska i Oxford University Press, których także serdecznie bardzo witam. Wsparli nasze działania również Fundacja Santander, Digital Center, Informa, Cambridge University Press oraz JOV. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję jeszcze raz i bardzo gorąco ich witam. Szanowni Państwo, Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest współorganizatorem, jednym z kilku współorganizatorów drugiego kongresu Bibliotek Szkół Wyższych. Głównym organizatorem jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu z panią dyrektor dr Małgorzatą Dąbrowicz na czele. I to jej za chwileczkę oddam głos, żeby powiedziała, skąd biblioteka w Poznaniu i jaka jest w ogóle historia, kto jest naszym patronem, jakich jeszcze mamy współorganizatorów. Ja ze swojej strony życzę wszystkim Państwu owocnych obrad, nowych, ciekawych wniosków z tych obrad, ale także, a właściwie przede wszystkim, bardzo dobrych wspomnień z pobytu w Poznaniu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Szanowne panie, szanowni panowie, w nadziei, że i mój mózg nie odmówi mi dzisiaj współpracy, z radością i wdzięcznością przyłączam się do wygłoszonych powitań naszych szacownych, znamienitych gości, uczestników kongresu oraz państwa sponsorów. Oto nadszedł ten moment i przystępujemy do uroczystego otwarcia drugiego Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych Poznań 2024. Kongres. Tak. Kongres w istocie rozpoczął się już dziś przed południem, kiedy to odbyły się warsztaty. 7 warsztatów poprowadziło 9 ekspertów, a przed nami wciąż jeszcze 3 dni, jak mamy nadzieję, inspirujących spotkań, debat, dyskusji, rozmów, wymiany opinii oraz dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami. A także czas integracji, wzajemnego poznawania się, nawiązywania i zacieśniania kontaktów, budowania i podtrzymywania relacji. Wszystko to sprzyja dobrej pracy na rzecz naszych instytucji i konstruktywnej współpracy środowiskowej. I temu również nasz kongres ma służyć, będąc jednocześnie największym i najważniejszym tego typu wydarzeniem w środowisku bibliotek akademickich Polski. Idea kongresu jako szerokiego forum wymiany myśli i doświadczeń oraz obszaru integracji środowiska bibliotek uczelnianych zrodziła się przed kilku laty i znalazła wyraz w organizacji pierwszego Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych Łódź 2019. Od początku zakładano, że będzie to kongres tak zwany wędrujący, że będzie cyklicznie odbywał się w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju. Organizatorami pierwszego kongresu były biblioteki Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Stowarzyszenie EBIB. Przedstawiciele tych bibliotek weszli w skład Rady Programowej rozpoczynającej się właśnie drugiej edycji wydarzenia. A dość naturalnym miejscem kongresowego spotkania stał się Poznań. Do Rady Programowej drugiego kongresu dołączyli zatem jego organizatorzy, czyli przedstawiciele bibliotek poznańskich. I to jest, szanowni państwo, czas, by powitać i przedstawić członkinie i członków Rady Programowej drugiego kongresu Bibliotek Szkół Wyższych w Poznaniu, a są nimi przedstawicielki Stowarzyszenia EBIB, przewodnicząca stowarzyszenia pani dr Iwona Sujkowska z Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Prosimy, żeby się pani nam pokazała. Oraz pani Lidia Derfert-Wolf, dobry duch, spiritus movens z całego przedsięwzięcia. Serdecznie witamy w Poznaniu. Członkami Rady Programowej są także przedstawiciele bibliotek. Pani Bogumiła Urban, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito w Chorzowie. Pan Witold Kozakiewicz, dyrektor Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pan doktor inżynier Adam Lenic, dyrektor Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Jest. Pan Tomasz Piestrzyński, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest. Witamy bardzo serdecznie. Do organizacji poznańskiej edycji kongresu włączyli się ponadto pani Małgorzata Furgał, dyrektor Biblioteki Politechniki Poznańskiej, która podjęła się roli gospodarza wydarzenia i tak wspaniale nas dzisiaj gości i przyjmuje. Pani Magdalena Kotlarek-Naskręt, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pani Dorota Wojewoda, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy. Nie widzę pani dyrektor. Pani doktor Bogumiła Twardosz, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Oraz pan Paweł Pioterek z Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu. Jest.
Warto w tym miejscu nadmienić, że Uniwersytet Artystyczny imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w ramach swojego wkładu w organizację kongresu wniósł, a jakże, akcent artystyczny, przygotowując towarzyszącą kongresowi wystawę zatytułowaną Poruszenie – kostium jako nośnik narracji i emocji. Prezentowane na wystawie kostiumy, z których dwa eksponaty możecie tutaj Państwo oglądać, można podziwiać na terenie Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz w przestrzeni gmachu, w którym się znajdujemy. Serdecznie zapraszamy Państwa do zatrzymania się i zapoznania z prezentowanymi eksponatami w trakcie tych kongresowych dni. Członkami Rady Programowej są również moi najbliżsi współpracownicy, zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, czyli pani Małgorzata Rychlik, pani Bożena Świstek-Oborska oraz pan Maciej Bochyński. Natomiast przygotowaniem całego przedsięwzięcia zajmował się i wciąż to czyni aż do ostatniej chwili kongresu międzybiblioteczny zespół do zadań specjalnych, w skład którego weszli przedstawiciele bibliotek UAM, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę zespołu koordynowała Sandra Szczepanowska z Biblioteki Uniwersyteckiej. Gorąco witamy wszystkich członków zespołu i już teraz serdecznie Wam dziękujemy. Szanowni Państwo, drugi Kongres Bibliotek Szkół Wyższych odbywa się pod honorowym patronatem ministra nauki, wojewody Wielkopolski, prezydenta miasta Poznania oraz ich magnificencji rektorów uczelni organizujących kongres, czyli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pani profesor Bogumiły Kaniewskiej, Politechniki Poznańskiej pana profesora Teofila Jesionowskiego, Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pana profesora Andrzeja Tykarskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pana profesora Macieja Żukowskiego, Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu pana profesora Wojciecha Chory oraz Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu pana profesora Ryszarda Sowińskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła również Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Serdecznie witam przewodniczącą Rady Wykonawczej Konferencji panią Danutę Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Nie wiem, czy jest pani dyrektor, a jeśli nie ma, to z pewnością dotrze. Patronem wydarzenia, a zarazem jego organizatorem jest również wspomniane już Stowarzyszenie EBIP. Szanowni Państwo, uwzględniając wnioski, które sformułowano 5 lat temu w Łodzi, zaplanowaliśmy kongres w taki sposób, aby obfitował w liczne debaty, stwarzając dużo przestrzeni na dyskusję. Każdej sesji towarzyszyć będzie wystąpienie eksperckie oraz panel dyskusyjny połączony z, jak mamy nadzieję, ożywioną dyskusją plenarną. Dlatego już teraz serdecznie dziękuję naszym znamienitym prelegentom, moderatorom i panelistom. To są w sumie aż 43 osoby reprezentujące środowiska akademickie całej Polski, a także instytucje z otoczenia uczelni i bibliotek. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przybyliście na nasz bądź co bądź wspólny kongres. I życzę Wam, drogie koleżanki i koledzy, owocnych obrad, inspirujących spotkań i dobrego, udanego pobytu w Poznaniu. A o oficjalne otwarcie obrad drugiego Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych uprzejmie proszę przedstawicieli władz rektorskich uczelni organizujących kongres. W pierwszej kolejności zapraszam naszego gospodarza, prorektora Politechniki Poznańskiej do spraw nauki, pana profesora, doktora habilitowanego inżyniera Wojciecha Sumelkę. Dostojni Państwo, to dla mnie zaszczyt, że mogę jako pierwsza osoba z władz rektorskich zabrać tutaj głos. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w Poznaniu. W Poznaniu mamy teraz nowe hasło pod tytułem Jesteś u siebie, także mam nadzieję, że w tej chwili dokładnie tak Państwo wszyscy się poczuliście.
Poznań to miasto przesiąknięte historią. Wiele można by powiedzieć, ale jako pewnie jedno z nielicznych miast możemy się pochwalić, że na pewno gdzieś tutaj swoje kroki stawiał Mieszko I, no i Bolesław Chrobry. Widziałem, że macie Państwo również w trakcie obrad wolną chwilę dla siebie, przynajmniej dzisiaj o 22:00, tak mam takie wrażenie. Także proszę, jeżeli będziecie mieli Państwo oczywiście ochotę skierować swoje kroki tutaj do pobliskiej katedry i zwiedzić jedne z największych zabytków Polski. Warto, zachęcam. Szanowni Państwo, Poznań to miasto akademickie. No, na pewno od roku 1519, kiedy Akademia Lubrańskiego została powołana, czym się szczycimy i uważamy, że to jest właśnie ta pieczęć, ten początek akademickości. A w chwili obecnej możemy się pochwalić największym zagęszczeniem studentów, jeżeli mogę się tak wyrazić, w miastach polskich. Co piąta osoba, którą spotkacie Państwo na ulicy, to jest student. Myślę, że jest to wyjątkowe i na pewno możemy się tym chwalić. Witam wszystkich Państwa w gościnnych progach Politechniki Poznańskiej. Już padło tutaj z ust pani dyrektor, że jest to aula imienia profesora Dębczyńskiego. To jest właśnie profesor, były rektor Politechniki Poznańskiej, dzięki któremu ten obiekt, tą piękną salę, która tylko na razie teraz jest w połowie otwarta, natomiast dzięki niemu właśnie mamy ten obiekt, jego wizja i odwaga doprowadziła do tego, że możemy tutaj dzisiaj obradować. Politechnika Poznańska w chwili obecnej to 2,5 tysiąca pracowników, to niemalże 15 tysięcy studentów. Sercem Politechniki, na pewno mogę tak powiedzieć i pani dyrektor się ucieszy, jest oczywiście biblioteka. Także bardzo się cieszę, że Państwo chcecie dyskutować o sercach waszych uczelni, bo jestem przekonany, że na każdej uczelni biblioteka to jest to właśnie to serce. Także życzę Państwu owocnych obrad, dobrych wniosków i jak jeszcze raz zachęcam Państwa do miłego spędzenia czasu w Poznaniu, oczywiście po zakończeniu obrad kongresu. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panie rektorze. W imieniu władz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, głównego organizatora kongresu, głos zabierze pan profesor doktor habilitowany Michał Banaszak, prorektor do spraw cyfryzacji i współpracy z gospodarką. Szanowni Państwo rektorzy, dostojni goście, pani dyrektor, wszyscy Państwo dyrektorzy bibliotek, którzy przyjęliście tutaj do Poznania. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem w imieniu pani rektor Kaniewskiej, która nie mogła przyjść, ale prosiła, żeby Państwa bardzo serdecznie pozdrowić. Jest to piękna okazja, żeby pochylić się nad biblioteką. Tam, czym ona jest dla mnie, muszę powiedzieć, że całe życie, nie tylko w uczelni, ale kiedy jeszcze byłem chyba w przedszkolu, tak, to lubiłem chodzić do biblioteki. I to dla mnie jest taka świątynia wiedzy. Tam się uczyłem, tak, poznawałem świat. Oczywiście relacje z ludźmi, jak pani dyrektor mówiła, też są ważne, ale książki też są ważne i czasami mama mnie nawet zachęcała, mówiła, wiesz co, już nie czytaj, tyle iść tam się pobaw z kolegami, tak? Bo zawsze muszę powiedzieć, że miałem ogromne radość w czytaniu książek, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Tutaj pan rektor mówił już o tym, jak wspaniałym miastem jest Poznań. Zwracam uwagę, że o 22:00 jeszcze słońce nie zachodzi, więc jest, on to jest zupełnie, a do katedry zdaje się jest 5 minut, więc to rzeczywiście jest chyba możliwe, żeby przynajmniej z zewnątrz obejrzeć katedrę, bo tam rzeczywiście, tak uważamy, są groby naszych pierwszych władców. Jeśli chodzi o historię, tak, słyszeliśmy o Akademii Lubrańskiego, ale w roku 1611 również został ustanowiony Uniwersytet w Poznaniu. Tak?
Tam z różnych powodów nie chciałbym wnikać, nie doszło do głównie zazdrość, tak? Nie wiem, czy ktoś tu jest z Krakowa. Uniwersytet Jagielloński zablokował, ale wybaczyliśmy sobie, tak? I już nie, i się przyjaźnimy, tak? Z Krakowem, tak? Także tu nie mamy żadnych. Jeśli chodzi o sam nasz uniwersytet, mamy wspaniałą bibliotekę z początku XX wieku, budynek. I właściwie ucieszyłem się z tych liczb, o których mówił pan rektor, bo ja wszystko mnożę razy dwa. Mamy 5 tysięcy pracowników i 30 tysięcy studentów. Czyli to, ale oczywiście Politechnika jest uczelnią wyższą, bardziej specjalistyczną, a my właściwie kształcimy prawie we wszystkich obszarach, a przynajmniej mamy taki zamiar. Także jeszcze raz życzę państwu udanych spotkań, nawiązywania przyjaźni. Rozumiem, że ta piękna inicjatywa będzie miała kontynuację w następnych latach, czego państwu życzę i życzę miłego pobytu w Poznaniu. Cieszę się, że to uczelnie poznańskie organizują Poznań, ale też cieszę się z tego, że państwo przyjechaliście tu z całej Polski. To jest chyba najważniejsze, że mamy takie integrujące środowisko, wydarzenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Uznając zatem nasz drugi Kongres Bibliotek Szkół Wyższych Poznań 2024 za otwarty.